Moim Państwa porannym gościem jest dzisiaj psycholog Audrey. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na ostatniej prostej do świąt, dookoła jest głośno, gwarno, dynamicznie, kolorowo, ale dla niektórych, być może trudno w to uwierzyć, może być to męczące i trudne do przetrwania. No właśnie, jak te święta przetrwać w takiej sytuacji? No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że yy, wielu ludzi korzysta w ogóle z takiej opcji, jak urlop przed świętami. Dla niektórych jest to fajna opcja, żeby sobie właśnie pojechać na tydzień odpocząć, ominąć cały ten pęd i odpocząć. Natomiast wiadomo, że nie każdy może, no więc jakoś te siły musi w sobie znaleźć. No, bo jednak rok w rok cały czas się z tym spotyka, więc myślę, że już z doświadczenia będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić. A z czego to wynika? To znaczy, że trochę przytłacza nas ta komercjalizacja wynikająca ze świąt. Myślę, że tak, że dajmy się trochę nakręcić, jeżeli chodzi o cały ten bieg yy, świąteczny. Natomiast pytanie, czy jest to rzeczywiście potrzebne? Z jednej strony, czy jest nam potrzebne, z drugiej strony, to chyba społeczeństwo trochę yy, nakręca. Yy, już przecież w październiku czasami pojawiają się ozdoby świąteczne i oczywiście ci miłośnicy Bożego Narodzenia będą się z tego bardzo cieszyć, zresztą co widać także w mediach społecznościowych, ale znowu jest druga grupa, która po pierwsze podchodzi sceptycznie, a z drugiej strony która nawet unika tego całego zamieszania. No i właśnie te święta są chyba najbardziej takie traumatyczne właśnie dla nich, bo z jednej strony być może udałoby się tego uniknąć, ale z drugiej strony to jest coś, co się powtarza co roku, zresztą jak sam powiedziałeś, więc w takim razie czy powinniśmy się nauczyć żyć z tymi Świętami i jakoś samemu w sobie zebrać się, żeby jakoś to przetrwać, czy po prostu rzeczywiście każdego roku powinniśmy tak sobie poukładać plany, żeby móc tego uniknąć? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia podejścia, ponieważ y, jako naród chrześcijański obchodzimy takie święta, które są Bożym Narodzeniem. W związku z czym y, zamiast się skupiać na tym, to podchodzimy do tego jako spotkanie rodzinne, stresujemy się tym, że będą trudne tematy, y, stresujemy się tym, że musi być wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik. A tak naprawdę, patrząc na to pod kątem religijnym, wierzeniowym, no to nie, nie, nie na tym to powinno polegać. No, ale właśnie wspomniałeś też o spotkaniach rodzinnych, a skoro mówimy o Bożym Narodzeniu, to mówimy także o składaniu sobie życzeń. Czy są życzenia, których nie powinniśmy składać? Myślę, że tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, kogo mamy przed sobą. Jeżeli mamy osobę, która na przykład wybrała sobie takie, a nie inne życie według siebie, żyje według siebie, nie powinniśmy raczej życzyć tej osobie tego, czego my życzymy dla niej, a nie to, czego ta osoba chce dla siebie. Tak samo musimy mieć pewnego rodzaju wyczucie. Jeżeli składamy życzenia sobie rodzinnie, to myślę, że warto by było wiedzieć, co daną osobę drażni, a co nie. I pod to dostosować życzenia. A czy takie życzenia jak żebyś miał lepsze stopnie, żebyś się lepiej uczył, czy one są stosowne, czy jednak też powinniśmy być ostrożne, bo być może nie zdajemy sobie sprawy, że dla tej osoby, której to życzymy, może być bardzo trudne do osiągnięcia. Może oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym. Dlatego um, te życzenia powinny być dostosowane do danej osoby i do jego problemów, do jego natury. Jakich tematów powinniśmy unikać przy świątecznym stole? To wszystko zależy, tak naprawdę. Jeżeli mamy rodzinę, która jest przykładowo podzielona politycznie, zresztą dobrze wiemy, że tematy tabu to, to jest polityka i religia, więc pod tym kątem, jeżeli mamy zbieżności w zdaniach w rodzinie, no to jednak są to tematy, których powinniśmy unikać. Jeżeli oczywiście mamy zgodność w kwestii politycznych, w kwestii religijnych, no to możemy te tematy poruszać, nie ma problemu. Natomiast znowu to, co już powiedziałem wcześniej, bardziej bym się zastanowił nad sensem samych świąt Bożego Narodzenia, że niekoniecznie powinien być to czas rozmowy o polityce. A w jaki sposób właśnie te święta przeżyć? Ym... Wartościowo, to znaczy, żeby nie dać się ponieść temu, o czym już wspomnieliśmy, czyli tej całej komercjalizacji, powinniśmy się chyba skupiać na tym, co jest istotą świąt, a niekoniecznie na tym, żeby mieć pięknie ubraną choinkę. O, właśnie o to chodzi. Skupić się na istocie, skupić się na tym, żeby podejść do tego y, jako rodzinny czas, spędzić go spokojnie, z miłością, z serdecznością, z akceptacją i w taki sposób ten czas przeżyć. Okres Bożego Narodzenia, ale także już ten poświąteczny, to także czas, kiedy wymyślamy sobie postanowienia. Jakie te postanowienia powinny być, żebyśmy byli w stanie ich dotrzymać? Czy w jaki sposób te postanowienia kreować? Przede wszystkim takie postanowienia, które są możliwe do realizacji. Natomiast uważam, że nowy rok niekoniecznie powinien być takim czasem, okresem postanowień noworocznych, ponieważ nowy rok. Szczególnie nie różni się od innych dni w roku i często bywa tak, że ludzie mają wiele postanowień noworocznych, których nie dotrzymują. Konsekwencją tego wszystkiego jest później obniżona samoocena, lęk przed przyszłością, strach przed przyszłością i niepotrzebnie narzucamy sobie pewnego rodzaju presję. Jeżeli w naszym życiu ma, do, ma nastąpić zmiana, to i tak i tak przyjdzie odpowiedni czas na to, żeby ta zmiana mogła nadejść. Czyli rozumiem, że w ogóle nie powinniśmy sobie stawiać takich granic, że w związku z tym, kiedy nie wiem, skończę tyle i tyle lat, to będę taką i taką osobą. Tak, nie powinniśmy stawiać takich granic, ponieważ właśnie wywołuje to presję. Yy, na każdą zmianę przychodzi odpowiedni moment. Jeżeli chcemy schudnąć, zacząć chodzić na siłownię, to przychodzi odpowiedni ku temu czas. Nowy rok niekoniecznie powinien być takim wyznacznikiem, że od nowego roku wprowadzą zmiany. No, ale czy to nie jest trochę tak, że kiedy narzucamy sobie terminy, to czujemy większą motywację do tego, żeby jakieś działania podjąć, no bo tak to zawsze będziemy to odkładać, że kiedyś rzucę palenie, kiedyś schudnę, kiedyś będę więcej uprawiać sportu. No i teraz pytanie, czy ja chcę, czy ja muszę. Bo osoby, które na przykład odnośnie rzucenia palenia, pytanie, czy ktoś chce rzucić palenie, czy ktoś musi rzucić palenie? Jeżeli ktoś ma na to ochotę, no to będzie mu na pewno łatwiej. Jeżeli ktoś czuje przymus, no to będzie z tym walczył. Czy rzeczywiście potwierdza się to w praktyce? Mówi się, że po nowym roku mamy taki jeden dzień, który jest najbardziej depresyjnym dniem w roku. Czy rzeczywiście to znajduje potwierdzenie w faktach, i czy do gabinetów wtedy psychologicznych zgłasza się więcej pacjentów? Nie doświadczyłem czegoś takiego. Myślę, że takim dniem, który może być najsmutniejszym dniem, to jest chyba raczej dzień po imprezie i po ilości spożytego alkoholu. Czy powinniśmy mieć w związku z rozpoczynającym się rokiem, jeżeli nie postanowienia, to czy powinniśmy mieć jakiś taki harmonogram swój, wewnętrzny, który pozwoli nam realizować się i korzystać jak najwięcej, czerpać z tego kolejnego nadchodzącego roku, czy powinniśmy jednak bardziej postawić na taką żywiołowość i że jakby los sam przyniesie nam to, to co nas spotka w przyszłości? Zdecydowanie druga opcja. Nowy rok jest rozpoczęciem, otwarciem nowego rozdziału. Stary rok się zamyka, rozpoczyna się nowy jakby z pustą kartą. W ogóle powinniśmy żyć tu i teraz bardziej spontanicznie, żywiołowo, niekoniecznie, planu, niekoniecznie, niekoniecznie planując przyszłość, tylko właśnie skupiać się na byciu tu i teraz. Ale czy to nie jest też trochę tak, że hmm, część może to odebrać w sposób taki bardzo lekkomyślny, tu i teraz? To znaczy, że nie muszę się martwić, nie muszę planować, bo przecież jakoś to będzie. Czy takie podejście do życia jakoś to będzie jest słuszne? W głównej mierze tak. Myślenie o przyszłości, zbytnio planowanie tej przyszłości może spowodować u człowieka powstający lęk przed przyszłością, strach. <laughs> I to jest w zasadzie bardzo częsta przyczyna pojawiających się pacjentów w moim gabinecie. To znaczy? Zbyt duże skupienie na przyszłości. Zbyt częste planowanie. Yy, I po czasie właśnie dochodzi do tego strachu przed przyszłością, przed lękiem. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studia. Moim Państwa gościem był psycholog Rafaudry. Dziękuję bardzo.